4, proszę, 17 stycznia będzie sesja w dzielnicy. O godzinie 18. 17, tak? Tak. Macie, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć na temat tego spotkania, bo nie wiem, może też... nie jest aktualne. To 8 tu w dzielnicy Grzesio nie wiesz, co z jakiego pisał, bo wtedy pierwsza wersja była, że nie przyjmą, tak? Później na spotkaniu będzie, że kogoś podeślą, ale dalej do tej pory się nie określi kompletnie, czy na pewno kogoś podeślą. Ja myślę, że będzie. No bo jedna osoba będzie tak naprawdę. Prosimy na do jedną osobę, żeby przyrządnić, bo ostatnio na tym spotkaniu na Mogińskie było 5 panów, 5 osób z Ziki, ale prosimy o jedną, żeby, bo Ziki tam odpisał pismo takie, że w związku z całym prowadzeniem strefy i tymi opłatami, tylko 3 punkty, to nie mają czasu na spotkania, już teraz za późno, trzeba było wcześniej. No ale wybogaliśmy, żeby przynajmniej na osoba. To pismo było, wiesz, jakby datowane wcześniej, jak było nasze spotkanie 16. No, no. Chodzi o wcześniejsze spotkanie. Odbyło się spotkanie, pismo dopiero przyszło. Mamy nadzieję, że ktoś przyjdzie. To pani Marko obiecała. No, że jedna osoba na pewno. Ze strefy. No to chodzi o to, że osoba ze strefy. Maciej? 17.30. Tak, okazywcie. Ale ja mam w związku z tym pytanie, panie Macieju, czy można mieszkańcom to już jakoś ogłosić? Bo bardzo dużo osób się pyta o to. Akurat nie z mojego okręgu, ale z okręgu pani Waliszewskiej. O gazetkę już nie ma. W moim okręgu gazeta się kończy, prawda? I część osób już sobie pojechało do Ziki, to wykupiło te o spotkanie, czy się odbędzie. Odbyć się spotkanie odbędzie, bo jest w gazetce napisane 8 stycznia, godzina 17 w siedzibie dzielnicy. Także odbędzie się, na pewno się odbędzie, tylko mówię, ta jedna pani powiedziała, że przyjdzie ze strefy, bo to nam nie jest tylko pani ze strefy, która tam ostatnie spotkanie była pani kierownik, ale myślę, że teraz podejście jakąś osobę, która będzie wytłumaczyć dokładnie, czy gdzie kupić, jak kupić, czy przez internet, jakie dokumenty trzeba mieć, bo na ostatnim spotkaniu na Mogińskiej zabrakło tej informacji, bo był taki później chaos i harmider, że ci ludzie wstali, czyli o najważniejsze rzeczy nie spytali, czy gdzie kupić, jakie dokumenty przynieść, czy można przez internet kupić identyfikator, bo 25 tysięcy osób jest teraz zgodnie do zakupu abonamentu, a jest 3 punktach w Krakowie, prawda? Galerii na Mogińskiej. Nie mówili, bo tak bohaterzy nie zdążyli. Ludzie w tym wiesz, bo większość osób było Mogińską się pytać i o... Ale pisali w prasie, żeby zwiększać ilość punktów. 3 punkty, bo Galeria Bronowice, ale ja powstania i tam na Smoki, przy Kalwaryjskiej. Ale ja powstanie tam w tym... Urzędowi to tak. Tam ma powstać od stycznia, bo od 1 mają bron w Galerii Bronowice i tam na Aleje Powstania i na Smoki normalnie. Tylko to jest problem, bo 25 tysięcy identyfikatorów ma być. A jest problem, że około do 2 tygodni trwa sprawdzanie tych 3 ulic, czy są przylegle. Bo urzędnik musi zobaczyć na mapie, czy te 3 ulice przylegają do tej tego. To dobrze, że na mapie. Ale dzisiaj już w radiu, jeszcze zdanie w sprawie tego, dzisiaj w radiu radny Sonik nagle się wycofał z tego, wycofał się i złożył pismo do prezydenta, że prezydent w styczniu bo jedynie prezydent może zmienić wszystkie uchwały, żeby zmienił po jedna, żeby nie 4 ulice. Ale Ziki na razie nie odpowiedział, bo teraz jest nie wiadomo. Czy one mają być równoległe czy prostopadłe? Nie, styczne. Trzeba sam muszę wybrać. Ale radny Sonik się stwierdził sam, że to jest nie najlepsza poprawka, bo niektórzy co, mają. Jak ktoś mieszka na pobrzeżnej ulicy, to jest straty. Musi płacić. Nie ma stycznych jest straty. Na to dzisiaj mówię, radny Sonik złożył do prezydenta pisma. Jeśli jest możliwość, żeby naprawdę zaprosić osobę tutaj na to spotkanie kompetentne, no bo na tym spotkaniu na Grunwaldzkiej, no to to były osoby zupełnie niekompetentne. Zwłaszcza ta pani, która pierwsza wystąpiła, że tam ktoś później podchodził temat i ktoś mu powiedział, że tak to zupełnie była osoba, która nie wiedziała w ogóle, że są litery mężczyzn.
Myślałem, że to jest oficjalne, że po prostu wszyscy się nawet nie powiedzieli nam. Także tutaj sprawa jest ważna w ulicy wewnętrznej, żeby ktoś to wyjaśnił, które te ulice wewnętrzne będą objęte, a które nie będą, bo ci ludzie muszą składać, albo nie muszą składać tych kolejnych zawodami. Kto ma składać, a kto nie. No bo tak jak mówił, że to nie będzie w danym ciągu dnia, tylko będzie trwało 3 tygodnie. Dobrze byłoby, gdyby ktoś w końcu powiedział, które te ulice wewnętrzne będą objęte tym, tą strefą, a które nie. Być może takie pismo wysłać, żeby oni określili na, które ulice wewnętrzne będą objęte, a które nie. A może trzy podwórka przy Grubalskiej i przy Przymowickiej. Z tym dywaniem zacznie. A falcze są tutaj są gdzieś te. Sporo jest tego i zaczęli już tam stawiać zasłuki, ale będą mówić, że zasłuki są i tak dalej. Czy są jeszcze jakieś oświadczenia? Ja jeszcze się chcę zapytać, ale tak, który właśnie to dotyczy, to mnie ta sprawa. Mianowicie z tego czasu zmieniłam terminy dyżurów i zostało to w gazetce odnotowane na stronie internetowej, ale potem ukazały się dwie następne gazetki. Do ostatniej to nawet napisałam maila do pani Bereniki w tej sprawie, ale dalej mam tam, prawda, co wtorek dyżur drugi raz już nie tak jak. I szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego to tak. Kto odpowiada za to, że komu ja miałam szoski? No pani Bereniki, ale... No ale to nie poszła maila. Już ostatni czas, że na pewno też zwracałam uwagę twoją, że ten maila nie miałam, prawda? Nie, to ostatni nie miałam, bo to kilka zwykli wstecz, bo tam było pani Basia za tam podała i były po prostu te dyżury zmienione. To było w okresie wakacyjnym. W następnej gazetce okazało się źle, więc posłałam teraz maila z informacją o powitaniu na szanowników, ale nadal jest źle. Drugi raz jest powtórzony źle z legalnym dyżurem. No i tam chcieli mieszkańcy akurat w tym terminie. No, akurat się złożyło, że jeden przyszedł. No ale. Ja wiem, bo ja nawet zgłaszałam chyba to, że pani Matusz wtedy zgłaszała zmianę terminu, żeby poprawić pan, że wtedy co pisaliśmy nawet, pani pisała e-maila do wszystkich, żeby sprawdzić. Zgadza się, bo starsze osoby nie czytają w internecie, że ja mam 17:30. I tutaj pani przychodziła się awanturowała. No dzisiaj na przykład też przyszła. No i a że no, nie było mnie na dyżurze. Ja byłam na dyżurze, ona przyszła o godzinie 17, a nie doczyta sobie już tutaj na drzwiach, że ja przychodzę później. No to jest to ten problem. Chciałem prosić o ustalenie terminów sesji na od lutego, chociażby do czerwca, żeby jakoś nam to pomóc w ustalaniu terminów. Może jakoś na początku następnego tygodnia prześlę państwu terminy sesji na tam do przodu, nawet do 6 miesięcy. Czy są jeszcze jakieś oświadczenia i komunikaty? Nie widzę, w takim razie zamykam 43. sesję nadzwyczajną.